Dostałam cynk. Święty Mikołaj został porwany. A przecież Mikołajki są za moment. Trzeba go odnaleźć. Drogi święty Mikołaju, na święta chciałabym dostać całą łąkę pełną tulipanów, które kwitną, ale to cały rok. Albo nie, chciałabym dostać Kerfusia. Mnóstwo małych Kerfusiów, które będą dla mnie nosiły jedzonko. Chociaż z ostatnim było tyle problemów. To może nie. Jeszcze raz. Na spokojnie, Mufinka. Wielkiego lizaka bym chciała dostać. Takiego większego niż ten dom. Nie, no to też bez sensu, bo gdzie ja go tutaj wsadzę? Muchy od razu mi tutaj przylecą. No nie, no to jeszcze... Albo wiem, zapas moich słodziutkich kokardek w każdym kolorze. Jejcu, nie spodziewałam się, że to będzie tak ciężki wybór. A co wy chcielibyście dostać na święta? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Okej, mój list już jest napisany. Ja wam nie zdradzę, co takiego tutaj napisałam, ale przygotowałam dla Mikołaja list, który będzie leżał pod oknem, więc on sobie w nocy będzie jego zbierał. Szklankę mleka i do tego jeszcze... O właśnie! Jeszcze ciasteczko tutaj z mojej cukierni. Słuchajcie, całą noc je piekłam. To jest mój najlepszy przepis, jaki tylko stworzyłam. A zrobienie jednego ciasteczka zajmuje bardzo, bardzo długo czasu. Dużo. Dlatego tutaj będzie dla niego ciasteczko specjalnie, no bo przecież nic nie ma za darmo. Wszystkie prezenty trzeba odwdzięczać się Mikołajowi, że nam tyle daje. Dzięki temu przynajmniej Mikołaj chociaż na chwilkę odpocznie od swojej pracy, bo wiem, że ma na pewno dużo zleceń. Ja się napiję soczku arbuzowego przed snem i marbuzik. O, mateczko pycha, normalnie jak nasze bryloczki z naszego muffinkowego sklepu. I ja się teraz kładę spać, bo się strasznie nie wyspałam przez to robienie ciasteczek i mam nadzieję, że Mikołaj z rana przyjdzie i przeczyta wszystko. Więc dobranoc! Ojeju, ale się wyspałam, taka wczoraj byłam zmęczona, no dobra. Właśnie, list, zapomniałam! Na pewno Mikołaj już go zebrał i oj, nie, moment, nie mam ciasteczka, nie mam mleczka, ale mam nadal list. I co to, drugi list? Jak to? Porwaliśmy Mikołaja. Świąt nie będzie. Jeśli chcecie go odzyskać, musicie do końca dnia dostarczyć na biegun 1 000 000 ciasteczek. W przeciwnym razie Mikołaj już nigdy wam nie dostarczy żadnego prezentu. Jak to nie dostarczy? Kto go porwał? Jak to się stało? Czekajcie, jeszcze jest jakiś PS. Mleko było zimne. No nie mogę, nie dość, że wypili mleko marudzą, to jeszcze ukradli Mikołaja i nie zebrali mojego listu? O nie. Mufinka, uspokój się, uspokój. Co powinnaś w takiej sytuacji zrobić? Wiem. Lecę do Kitka. Na pewno on mi pomoże i rozwiążemy tę sytuację. A filmik, na którym ścigałam się z Kitkiem, oto kto z nas jest lepszym cukiernikiem, macie w proponowanych, także zapraszam. Dobra, jestem w jego cukierni. Na pewno Kitek będzie tutaj, bo chciał się przebranżowić, więc pewnie próbuje tutaj siedzieć. Witamy. Witamy. O matko, jakie pustki. Chyba jednak pizza z boczkiem to nie zachęciła wszystkich klientów. Mikołaj! Znalazła Mikołaja! Nic nie jest, Mikołaju! Mikołaju! Kitek? Cześć, Mufinka, co tam? Kitek, to ty? No cześć, robię największe ciastko na świecie. Zobacz, jestem dużym Kitkiem i mam ogromne ciasteczko. Nie przyjadłeś się trochę tymi ciasteczkami? No nie, jestem teraz ogromny. Kitek, to ty ukradłeś Mikołaja i wziąłeś jego strój. Kitek, jak mogłeś tak zrobić, tak się nie robi. Nie wolno. Ja go kupiłem w internecie. Ten strój jest z internetu. Nieprawda. Prawda. Masz nawet brodę. A po co miałbym ci kraść ciasteczka, jak mam swoich bardzo dużo i jeszcze mam lepsze, zobacz. A skąd wiesz, że ktoś mi ukradł ciasteczka? Znaczy, no bo przecież powiedziałeś chyba na samym początku. W sumie chyba nie wiem. A zobacz, jakie ma ładne ciasteczko w reniferki, no, jakie wielkie. Piękne. Śliczne. Słuchaj, Kitek, słuchaj, bo jest sprawa. Patrz, pokażę ci list. W tym liście, o, widzisz go? Poczekaj. No tutaj mamy go. O, dobra. O, mateczko, ale to było dziwne. Tak, w tym liście, Kitek, ktoś napisał, że ma Mikołaja i żeby go odzyskać, musimy dostarczyć 1 000 000 ciasteczek, przecież to jest nierealna liczba ciasteczek. Aż 1 000 000? Czemu 1 000 000? Ale skąd, jak ukradli Mikołaja? Nie da się ukraść Mikołaja, o czym ty mówisz? I zjedli moje ciasteczko, które było właśnie dla Mikołaja. Mamy na biegun lecieć, może tam ocalimy Mikołaja. Dobra, Mufinka, tylko takie pytanie. No? Gdzie to jest? No. O, mateczko, to ciasteczko jest naprawdę w renifera. No tak, ja mam teraz różne ciasteczka. Chcesz pokazać? Pokażę ci, poczekaj! No? Dobra, to on takie, patrz. A w kształcie, o, dzwoneczka! Dzwoneczka, o ja! Gwiazdki i oczywiście... Wygląda to jak choinki. Patryk rozgwiazda, a nie jak gwiazdka, jeśli mam być szczera, Kitek. Mam jeszcze... Twoje umiejętności cukiernicze jakoś tak ostatnio... A właśnie, czy ty nie miałeś mieć pizzerii przypadkiem z boczkiem? A było się znowu przebranżowić, święta idą, ciastka trzeba robić, a nie. No, wychodzi ci. To, że powiedzisz, że tam są jakieś dziwne obrazy z czapką Mikołaja, nie zachęci klientów, Kitek. Słuchaj, ja wiem, jak się dowiemy, gdzie jest biegun. Chodź za mną. Mufinka, no? Ale poczekaj. Nie wszystko? Co to jest? Czy to jest strój? Czy ja mam się w niego przebrać? Nie została rozpoznana. Aha. To są chum.
humory. A, przepraszam, myślałam, że to... Okej, nie masz. O, mateczko, wyglądam jak pani Mikołajka, ale słodko, mam nawet sukienkę. Jaką sukienkę? Ty spodni nie założyłaś, o czym ty mówisz, mobilka? Wiesz co, bo ta kurtka jest taka wielka, że w sumie sukienka z tego powstała, ja mam krótsze nóżki niż ty, przypominam. Zakładaj te spodnie! No, mateczko. I czapkę nie zapomnij, żeby ci ciepło było. Ale moja kokarta. Ale my lecimy na biegu, wiesz, jak tam jest zimno. No dobra, to prowadź, Kitek, szybko. Ja mam ciasteczka na drogę, więc zaczynamy. Nawet mam kakałko, jakbyś chciał w termosie. Dobra, wziąłem z naszej cukierni. Słuchaj, Mufika, tylko teraz tak, żebyśmy się nie zgubili, bo droga jest przez wielki las. Ja za nami będę zostawił ciasteczka. Okej, dobra. Tylko nie zbieraj ich. Dobra. To jak będziemy wchodzić do lasu, to ja będę wyrzucać ciasteczka, ale proszę nie zbierać, żebyśmy naprawdę mieli jak wrócić. Postaram się, Kitek. Słuchaj, w ogóle fajna sprawa, bo sobie teraz pomyślałam, że przecież świąt w Mufinkowie nie będzie, bo tutaj nie pada śnieg, a my teraz pójdziemy na biegun, prawda? Sprawie ciężkiej i pilnej. Po co my idziemy do twojego sklepu? Ktoś mi zrobił żarty. No? Przemalował wszystkie obrazy. Jakie? No mają, normalnie mają Mikołajowi. Czapeczki. To może właśnie był on, ta osoba, żebyśmy jeszcze bardziej tęsknili za Mikołajem i dostarczyli mu milion ciasteczek. O, padłem. Kitek. Dobra, już. Skup się. Ojej, ale coś nie. Zostaw mnie. Przypadkiem. To nie chciałam. Naprawdę nie chciałam. Jedno nie zauważy. O, jeszcze to i to. Ale one są dobre, o mateczko. Mufinka! Idę, poczekaj na mnie. Biegnę, Kitek, za tobą na tych niby nóżkach. Wiesz, jak ciężko w tym stroju, to wszystko jest strasznie ciężkie. Jak Mikołaj z tym nadąża? Ja rozumiem, że to jest cieplutkie, a się robi powoli zimno. W ogóle, Kitek, poczułeś ten powiew chłodu? Bo mi tak w twarz trochę tym dało. No bo już jesteśmy. Już jesteśmy? Znaczy ja jestem, ty jeszcze się obijasz. Ciasteczka. Zdałeś nie zbierać ciasteczek! A to nie dla mnie zostawiasz, żebym się nie zgubiła po drodze? Rozmawialiśmy na powrót, no! Śnieg, Kitek, chodź! Ulepimy dziś bałwana! Nie! No, tak myślałam. No dobra, ulepimy! Chodź, patrz! Jeśli lubicie ubierać choinkę, koniecznie zostawcie kciuka do góry! Ile śniegu! O ja śnieg widziałam tylko kiedyś, jak byliśmy na One Bloku i było super! I tam bałwany chodziły! Serio, było tam genialnie, bardzo mi się tam podobało. O, tak! Jeszcze! Zup bałwana! Bałwana! Cześć, panie bałwanku! A dałbym mu radę bez tej głowy? Bo już Halloween minęło, Kitek, przypominam. Robiliśmy wtedy wielki konkurs na dynie. Czekaj! Trzeba zmienić ci porę roku. O, pięknie! Od razu gadasz jak nasze ciasteczko z jelonkiem. Kitek, chodź! Co? A ja mam ciasteczko z Mikołaj! Święty Mikołaj zaprasza, to jest jego chatka! O to im chodziło, oni pewnie tam go więżą. O, mateczko, jak to jest słodkie! To jest tutaj ciasteczko. Chodźcie, bałwanka. No to jest taka nowość u mnie jest w sklepie. Jest Musimy chyba kiedyś połączyć siły, Kitek, do naszej cukierni. Chodź! Ja cię kręcę! Najpierw muszę skosztować tej laski cukrowej. To jest największa laska cukrowa, jaką w życiu widziałam. Kocham laski cukrowe, ale ta jest majestatyczna. Tylko tak troszeczkę ją poliżę, dobra? Niech się nie skapnie. O, Kitek, bo ja się wykleiłam. Mufinka, to ja cię... Czekaj! Pomóż mi! Au! Ła, byś mi język oderwał! Uważaj! I przecież bym wtedy nie mogła do ciebie mówić nic. Mufinka, no nie rób sobie żartu. Ale to było takie słodkie. No ale tu jest zimno, no to jest normalne. Zapomniałam, w Mufinkowi nie ma zimy. Mufinka, a poliżasz klamkę? Nie. No dobra. Chyba, że będzie zlokor. Gdzie ty jesteś? Idę do Mikołaja! A tu już poszedłeś. Halo! Cicho! Halo! Cicho, Kitek! Prezent! Musimy, Kitek, wsiąść i być cicho! Serce duszy! Jaki ty śliczny jesteś! Zobacz, co mam w prezencie! O, ja takich jeszcze nie widziałam, są prawdziwe pierniczki! A ja się zastanawiałem, kto zrobił u mnie takie duże zamówienie. To oni, ale widzisz, i tak chcą miliona, mimo że już mają tyle ciasteczek. Kalendarz adwentowy! Z czekoladkami? O ja, ale super! Nie da się. Nie, wszystko jest zablokowane. Bo mamy już grudzień! Dlaczego on nie działa? Kitek, cicho. Trzeba się teraz przedostać tutaj i zrobić zwiady, ale inkognito, nikt nie może wiedzieć, że to my i nikt nie może wiedzieć, że tu jesteśmy też. Co ty robisz? Chodź, pójdziemy naokoło. Tu są jeszcze jakieś skrzynie. Tu są tylko ciasteczka. Oni chyba już robią wielkie zapasy ciasteczek. Może oni chcą... Ja wiem. Oni chcą wykupić wszystkie ciasteczka w okolicy, żeby nikt inny ich nie sprzedawał i zrobią nam konkurencję naszym cukierni. Bo my już nie będziemy mieć ciasteczek. I każdy będzie przychodził do nich. O to im chodzi. Dlatego oni chcą miliona ciasteczek. Tu jeszcze mają pusto. Czyli jeszcze super im jakoś nie idzie. Chodź. Halo, chodź cicho. Chodź na górę.
zielone skarpety, a nie... Prezent! Czy to dla... Dzwoneczek! Ej, Kitek, znalazłam dzwoneczek! W skarpecie? Jakiej skarpecie? No, skarpety da się otwierać. Coś im tu zostawię, żeby... O, prezent im zostawię, żeby nie było. To jest pusty prezent. Cii, nie skapnął się, że coś wzięłam. Mam dzwoneczek. Ej, on dzwoni! I fajny jest, ładny jest. Chodźmy dalej, co ty myślisz jest? Czy to jest wielki kalendarz adwentowy? Taki wielki, jak ty mi dałeś? Wow, co to jest? Ale światełko! Prezent. Odpakuj go, ja już odpakowałam tamten dzwoneczkowy. No? Co jest? Moje. Nie, no weź, to są laski cukrowe, ja chcę laski! Moje! Ja też mam, bo to było ich dużo. A, no to super. Nie, już mi się tu nic... O, to im odłożę, będzie super. Ja uwielbiam laski. Cukrowe. O. Dlaczego ty im śmieci zostawiasz? To nie są śmieci, to są pamiątki. Kitek, oni chcą nam zepsuć święta, no to się dziwisz, że im śmieci zostawiam. Ale przecież to jest dom Mikołaja! Ale oni go tutaj w tym momencie zamieszkują, nie widzisz, że tutaj nie ma Mikołaja? Ty się nie liczysz. Znowu ciast! Dziwnie tutaj, strasznie. No powiem ci, Kitek, że tam jest jakaś... Nie, też jest pusto. To wszystko są skrzynie przygotowania na nasze ciasteczka. I tu nie ma innych prezentów, czyli wszystkie też ukradli, które Mikołaj do tej pory przygotował. On cały rok pracował. Chodź, znajdziemy go. A jeśli wy chcielibyście wesprzeć nas i dołączyć do naszego najsłynniejszego teamu na całym YouTubie, Muffinekany, to koniecznie upewnijcie się, czy macie przycisk subskrybuj kliknięty z dzwoneczkiem. No gdzie idziesz? O Jaciek, co to jest? Poczekaj, kokardka! Co? Ogromny Mikołaj! Zamknięty w klatce, on szuka pomocy! Kitek, weź mu pomóż! Musimy coś zrobić i to jest... O nie, to jest ciastek, oni chcą mu odciąć nóżkę, tak jak w Szreku! A może to ciastek go porwał? Nie, co ty? Chyba, że ten gigantyczny jak w Szreku łamateczko. Ej, to miałoby rację, patrz, ciastek no? Chce osalić wszystkie ciastka. Żwirek ostatnio kręci z muchomorkiem. Żwirek kręci z muchomorkiem? No tak! Żwirek kręci z muchomorkiem! Dobra, ratujemy tego wielkiego? No, a, no tak, Mikołaj, jak mamy go ratować? Czym mamy otworzyć? Pek, jestem silny. Wow, Kitek, ciasteczkiem to zrobiłeś? I to są te ciasteczka z reniferami, to wiecie co? Ja chyba na nim bez zęby pek. Połamała. Co jest? Wyjdzie? Okej, okay, chyba wyjdzie? Wyjdzie? Nie, udało się? Łomateczko, ale on jest wielki, pierwszy raz na żywo widzę świętego Mikołaja. O ja, dał mi ciasteczko, dał mi pierniczka. Kitek, Mikołaj, dał mi pierniczka, matko. Mufinka, zachowuj się. Spokój, tylko spokój. Mikołaju, bo jesteś moim wielkim autorytetem, bo ty wszystkim dajesz prezenty. I chciałam ci za wszystko naprawdę podziękować, bo co roku mi zostawiasz coś i jeszcze ani razu nie dałeś mi różki. Za to ci też dziękuję. I za ciasteczkę, które właśnie mi dałeś. Ale to jest słodkie, ale on jest miły. On już się chyba zbiera. O, okej. Przepraszam. O, patrz. Mikołaj już leci. Mikołaj się już zbiera. On naprawdę lata i to w stronę Milki Secret Boxa. Kitek, to gdzie jest Mikołaj? To był prawdziwy Mikołaj. Mikołaj. Naprawdę. Ależ to była przygoda najlepsza po prostu w moim życiu. Zostałem oszukany. Czemu? Czyli Mikołaj lata bez reniferów. Ale jestem podgięta, to był dzień pełen przygód. Jestem tak szczęśliwa i mało tego, zobaczcie, mam pamiątkę. Mam naprawdę pamiątkę po tej przygodzie. I to wszystko nie było snem, mało tego, mam ciasteczko od Mikołaja, żeby zaprocentowo pamiętać, że to nie był sen. Na ten moment idę spać, bo padam na twarz. O ja! Czy to prezenty dla mnie? Naprawdę? Ja cię kręcę, ile tego? I choinka, co prawda nie ubrana, ale jest. Czy to od świętego Mikołaja? Mufinko, dziękuję ci, że mi pomogłaś. 100 całusów. O ja! Ja też tak mówię! Jak Mikołaj! Dziękuję! Najlepsze święta ever!